Witam serdecznie. Przez ostatnie dwa lata bardzo dużo mówi się o ofiarach najpopularniejszej w Polsce choroby, natomiast dużo mniej mówi się o ofiarach innych chorób, a przede wszystkim dużo mniej mówi się o ofiarach polityki rządu prowadzonej w ostatnich dwóch latach, a ofiarą tej polityki są małe przedsiębiorstwa, no choćby w pierwszym kwartale 2021 roku, tylko w tym kwartale zostało oficjalnie zamkniętych prawie 8 tysięcy małych przedsiębiorstw, co jest tylko oficjalną statystyką, bo przecież wiele firm zamyka działalność, na przykład restauracje, dalej pozostając zarejestrowaną firmą, więc pewnie tego było znacznie więcej. No i właśnie szczególnym przypadkiem, czy najbardziej dotkniętym przypadkiem takich biznesów to jest właśnie gastronomia, dlatego dzisiaj rozmawiam z właścicielem znakomitej, wyróżnianej przez 6 lat rzędu w przewodniku Michelin, bardzo prestiżowym przewodniku gastronomicznym restauracji, która była przez wiele lat, właściwie przez całą działalność swoją w czołówce TripAdvisora w Krakowie. To krakowska restauracja Corset, której właścicielem jest Piotr Pizło. Czy właścicielem? No właśnie. Oficjalnie już nie. Oficjalnie już nie. W zasadzie do końca stycznia prowadziliśmy tutaj działalność i w zasadzie już dzisiaj rozwiązujemy umowę najmu z właścicielem kamienicy. No właśnie, w ostatniej chwili przeprowadzamy tutaj tą rozmowę, bo już za godzinę... Tak. Za godzinę już będę, no, już nas tu nie będzie na pewno, a lokal już nie będzie też przeze mnie wynajmowany. Mhm. A jak zaczęła się twoja przygoda z gastronomią? Kiedy to się zaczęło, w jaki sposób? Gastronomii już jestem od kilkunastu lat tak naprawdę pracując, taka książkowe podejście, książkowa historia. Od kelnera do właściciela restauracji. Pracowaliśmy ja i żona w różnych restauracjach w Krakowie, poznając ten rynek. Po prostu nadarzyła się okazja, zobaczyliśmy potencjał miejsca tutaj, które nie działało za dobrze i postanowiliśmy spróbować sami po prostu prowadzić działalność, otworzyć restaurację. Co się nam udało, bo tak naprawdę właśnie w pół roku zostaliśmy dostrzeżeni przez przewodnik Michelin, wyróżnieni. Co się nakręciło i działało dla nas bardzo dobrze. Ja tu bywałem, zresztą tak dobrych restauracji chyba nie tworzy się tylko jako projektu biznesowego. Rozumiem, że to pasja. Nie, to zdecydowanie. My tak naprawdę pracowaliśmy w gastronomii i nawet myśleliśmy, wtedy to nie było, że biznes, po prostu chcieliśmy robić coś dla siebie, coś swojego mieć. Mieliśmy podejście, że w ostateczności po prostu będziemy mieli pracę, jak nie będzie z tego dużych pieniędzy, no to przynajmniej będziemy mieli coś swojego. No chyba nas nikt nie zwolni. A wyszło, że jednak może być trochę inaczej. Czyli jak długo? Od 2013 roku. Mhm, od 2013 roku. No 8,5 roku. No dobrze, to może porozmawiajmy o tym, dlaczego właśnie to się kończy. No tu jest dużo elementów składowych, które doprowadziły do tej decyzji tak naprawdę. Decyzja już odwlekana od ponad pół roku. Liczyliśmy, że uda nam się przetrwać te gorsze czasy. Wiadomo, zamknięcie, nasza restauracja to jest restauracja, która raczej nie miała szans działać w tej formie, którą proponował, które było nam proponowane odgórnie, czyli wynosy czy dowozy. No, to nie właśnie, jest ten typ przez ostatnie dwa lata restauracja przez spory kawałek czasu musiała być ze względu na lockdown zamknięta. Jak długo? Przy pierwszym lockdownie to były 3 miesiące zamknięcia całkowitego, a przy drugim lockdownie to wyszło 7 miesięcy. Czyli mamy 10 miesięcy wyjęte. 7 miesięcy była zamknięta. 7 miesięcy była zamknięta. Rozumiem, że za lokal trzeba było płacić. Tutaj ukłon w stronę właściciela kamienicy, że nie każdy, może miał tyle szczęścia restauratorów, że mógł się dogadać. Tu nam się udało na porozumienie, obniżył nam czynsz. Mieliśmy przy tym lockdownie rzeczywiście odpuszczone te koszty, które nie są małe, bo lokale w centrum Krakowa to mieszkania wiadomo kosztują dużo, żeby wynająć. To jest swoją drogą, warto zwrócić uwagę, że mówi się o na przykład restauratorach jako tych poszkodowanych, ale oni często powiedzmy, dostawali pewnego rodzaju pomoc, na przykład właścicieli
lokali i rzadko się też mówi, że ten właściciel też na tym tracił, prawda? Tak. I to tracił spore pieniądze. Tak, tak, tak. Bo wynajem takiego lokalu to nie są małe pieniądze. No właśnie, a propos pomocy, bo rząd też się chwali, że udzielił pomocy. Ja trochę nie lubię tego słowa w tym przypadku, bo przedsiębiorcy raczej nie potrzebują pomocy zwykle, tylko żeby im nie przeszkadzać. Jak rząd zaczął przeszkadzać, zakazał działalności, wprowadził rozmaite obostrzenia, które niszczą sens tej działalności, często ekonomiczny, no to raczej bym powiedział o rekompensacie. Pytanie, jak ta rekompensata zadziałała? To znaczy, rozumiem, że utrzymana została restauracja, ale ile w takim razie przez 2 lata pracy przy tej restauracji zarobiliście na niej? Świetne pytanie. Tak naprawdę dzięki tym pomocom faktycznie, tak jak mówisz właśnie, utrzymaliśmy restaurację. Mogliśmy utrzymać pracowników, chociaż nie wszystkich, bo tak naprawdę przy tych zamknięciach ludzi traciliśmy i to tych najlepszych, najbardziej wartościowych. To rozumiem, jest też jeden z powodów, dla których trzeba było zmierzać w kierunku zamknięcia restauracji. Tak, bo nie byliśmy w stanie znaleźć odpowiednich osób. No, chcieliśmy zawsze trzymać jeden poziom wysoki, a trudno było na rynku pracy, bo gdyż te osoby, które były pewne, po prostu bały się, że gastronomia już nie jest taka pewna. I po prostu zmieniały branżę najzwyczajniej w świecie. Osoby, które najbardziej moje tutaj zaufane, po prostu poszły do innych firm pracować. Zresztą, na etaty. Nawet bywało, rozumiem tak, że mieliście jakąś tam rekompensatę rządową i z tej rekompensaty na przykład warunkiem było utrzymanie pracowników. Tak. I ci pracownicy często dostawali, mimo zamknięcia restauracji, pensję, no ale kelner to dostaje pensję podstawową jakąś tam, a resztę zarabia na napiwkach, więc on nagle dostawał po głowie i był zmuszony zmienić tak, branżę. Tak, branża gastronomiczna rządzi się trochę swoimi prawami i faktycznie, gdy pojawiła się ta nowa sytuacja, no to nie jest coś, w czym się można łatwo odnaleźć dla takiej osoby, która jest przyzwyczajona do pracy właśnie, no, wynagradzanej prowizyjnie przez klienta, no, czyli napiwków, gdzie tego rzeczywiście nie ma. Czyli rozumiem, że straciliście po drodze pracowników, no, próbowaliście to jeszcze ciągnąć, ciągnęliście to w sumie właśnie w tych wyjątkowych warunkach 2 lata, więc właśnie ile zarobiliście przez te 2 lata na tej restauracji, na pracy wokół niej, całej ekipy i was? Trudno jest mówić o zarobku, bo biorąc pod uwagę wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności, pomimo obniżenia pewnych kosztów dzięki chociażby właścicielowi kamienicy i zmniejszeniu w sumie zatrudnienia, liczby godzin, to tak naprawdę nie zrobiliśmy nic przez te 2 lata. Ja jako firma nie zarobiliśmy złotówki. Ale to tylko jedynie dzięki pomocom rządu, czyli tarczom. Bo to znaczy, gdyby nie te tarcze, to byście stracili. Czy gdyby nie te tarcze, to byśmy się zamknęli pewnie 2 lata temu, gdy pojawił się ten pierwszy lockdown, bo rozważaliśmy to. Rozważaliśmy zamknięcie całkiem restauracji, widząc, co się może wydarzyć i jakie duże jest ryzyko, bo jednak prowadzenie przedsiębiorstwa to są bardzo duże koszty miesięczne, stałe, to nie jest 500, to nie jest 1000, to są dziesiątki tysięcy złotych, które miesięcznie trzeba wydać, żeby tylko to działało. To będzie nieprzyjemne określenie, ale rozumiem, że te tarcze przedłużyły czas agonii odsunęły w czasie to, co przy tej polityce było nieuniknione. Ale rozumiem, jest teraz jeszcze ryzyko, bo rozumiem, że bilans jest zero, ale jest jeszcze ryzyko, że może się okazać, że macie zwracać coś z tych starczy, a wtedy będzie bilans ujemny. No to będzie gorzej. Zgadza się, no niestety pomoce były rzeczywiście, ale pod niejasnymi, rozmaitymi warunkami, które trudno pewnie utrzymać. To było rozłożone i czekamy jeszcze na decyzję, czy będziemy musieli coś zwracać, czy nie. No mamy nadzieję, że nie. A gdybyście z jakichś powodów jeszcze chcieli prowadzić dalej tutaj tę restaurację, gdybyście z jakichś dziwnych powodów dali radę to robić, jeśli chodzi o właśnie bilans zysków i strat, to jakby to wyglądało właśnie, bo rozumiem, już ten miesiąc jeszcze prowadzicie restaurację, jak to wygląda z nowymi kosztami, na przykład z cenami gazu, czy z tym, co wprowadził Polski Ład, czyli nowe sytuacje podatkowe, czy w obecnej formie formalnej, czyli w obecnym modelu biznesowym to w ogóle byłoby możliwe? Nie, absolutnie nie. Na chwilę obecną i tak ja
ja się przebranżowiłem, to jest jedna rzecz, więc ja też nie zamykamy tej działalności, zamykamy tą restaurację, ale nie działamy. A, czyli jest tak, że znowu zamykana jest restauracja, ale firma w tym momencie nie jest zamknięta. Tak, czyli to w statystykach się też nie ujawiają takie przypadki. No prawda? Nie, no my to tylko z Facebooka ludzie wiedzą, że się zamknęliśmy. Nasi goście wiedzą, że się zamknęliśmy, ale nie, w statystykach nie. No. Moja firma dalej działa, no bo ja, no wiesz, ja przez 2 lata nie zarabiałem z tej firmy, więc musiałem się przebranżowić, zająłem się innym biznesem, który pozwolił mi żyć na jakimś poziomie i dofinansowywać to miejsce, no to... aby jednak przetrwało, żeby pracownicy mieli pracę, więc no, firma jest i będzie, aczkolwiek też niedługo, bo będziemy ją musieli przekształcić, to w zasadzie przechodzić na inną formę działalności, no bo jako jednoosobowa działalność gospodarcza, no w tej chwili rzeczywiście nowe przepisy, no jednak są bardzo skomplikowane i nie będzie opłacalne prowadzić firmę w tej formie, co jest. A jak inflacja wpłynęłaby twoim zdaniem to na działalność restauracji? No bo wiemy, że proste piekarnie się zamykają, rozmaite inne biznesy. Inflacją. My już to odczuwaliśmy wcześniej, zanim było to 8% chyba, co mieliśmy pod koniec zeszłego roku, 8% inflacji. To my już wcześniej to czuliśmy, gdy weszły przepisy zmiany VAT-u na owoce morza, które zostały opodatkowane na 23%. To był dla nas duży strzał wtedy taki, bo no w pewnej chwili, no my głównie serwujemy owoce morza, więc tak naprawdę gdybyśmy chcieli utrzymać obroty, no nie obroty, tylko właśnie dochody na jednym poziomie, musielibyśmy wszystkie ceny podnieść o jakieś 15%, także nie mogliśmy tego zrobić. Co w oczywisty sposób by zmniejszyło ilość klientów, tak, których na to stać. To nie jest metoda, no ja uważam, że to nie jest metoda, tylko podnosić ceny i kazać, żeby ktoś płacił więcej, no trzeba jakoś zdroworozsądkowo do tego podejść. No, no finalnie, no może się mylę, bo jednak zamykamy restaurację, więc to nie było to rozwiązanie, ale nam się tego nie udało przetrwać. Czy jak składało się wniosek właśnie związany z jedną czy drugą tarczą, tam rozumiem, trzeba było podpisać deklarację, że restauracja stosuje się do przepisów związanych z obostrzeniami, tak? Nie do końca, tak? Generalnie składając wniosek nie wiedziałem, co to będzie, to wszyscy braliśmy kota w worku, no dawali, mam znajomych restauratorów, którzy po prostu wnioskowali o mniej, bo się bali, nie wiedzieli, czy będą to musieli oddać, czy w ogóle, czy oni sobie poradzą, więc mam znam ludzi, którzy po prostu nie brali tych tarcz, bo się po prostu bali, co to będzie, bo te umowy były tak niejasne, a są firmy, które przyjęły też te pieniądze, aczkolwiek teraz rzeczywiście rozliczamy tą ostatnią tarczę PFR-u, no i jest rzeczywiście informacja, że muszę złożyć oświadczenie, że stosowaliśmy się do nakazów, czy też nie, że nie łamaliśmy oficjalnych obostrzeń. To jest o tyle, ja to tak widzę, o tyle interesujące, że te obowiązujące wtedy obostrzenia w większości zostały przez sąd uznane za nielegalne, ale biurokracja nie nadąża za tym, jakie prawo funkcjonuje w Polsce i co zostało uznane za legalne i nielegalne, i trzeba oświadczać, że się te nielegalne, prawda, tak, przestrzegało. No cóż, chciałbym jeszcze zapytać o wiele innych rzeczy. Rozumiem, że ty jako przedsiębiorca jakoś, mam nadzieję, sobie poradzisz finansowo, ale to duża strata jest taka emocjonalna i taka strata, no zaangażowaliście się tutaj całym sercem, zbudowaliście coś pięknego, coś co też w Krakowie było ważne, no bo to była czołówka najlepszych restauracji i nagle trzeba to zamykać, też tracą wszyscy pracownicy obecni i potencjalni byli tej restauracji. Czy coś na koniec chciałbyś dodać? No, to potwierdzić to, co powiedziałeś, bo to jest strata od obsługi właśnie. Te ostatnie dni kelnerki mówiły, że podawały talerze z trzęsącymi się rękami. Jedna dziewczyna mówiła właśnie, że trzęsły się ręce po prostu, bo była taka po prostu rozemocjonowana. No bo goście sami wiedzieli, co się dzieje i z żalem, wiadomo, miłe wspomnienia zostaną, ale jednak żal jest, jakaś pustka, że coś się kończy. Zwłaszcza, że no dla niektórych, no dla nas to było 8 lat życia, bo tutaj tak naprawdę nauczyliśmy się wiele, dużo przeżyliśmy, ale no jak zawsze, coś się kończy, coś się zaczyna. My sobie pewnie poradzimy i życzę też tego innym, aby sobie też poradzili w tych ciężkich czasach.
No, porozmawialibyśmy dłużej, ale tak. No, jest bardzo goni czas, bo jak widać tutaj jest. Jesteśmy jeszcze w proszku, a musimy zdać lokal dzisiaj, także. Rozumiem, oddajesz klucze i żegnasz się z miejscem, w którym spędziłeś 8 lat życia. Tak, realizując swoją pasję. Tak. Bardzo mi przykro, ale cóż, życzę powodzenia i mam nadzieję, że jak najmniej takich polityk i takich przypadków i ich ofiar w przyszłości. Dziękujemy za uwagę. Partia Korwin. Współtworzymy Konfederację. Wolność, własność, sprawiedliwość. Dołącz do nas.